Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w piątym odcinku. Zagrajemy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, ostatnio dostaliśmy się do kolejnego etapu. Skończyliśmy Xibalbę. No i cóż, możemy coś zrobić z tą dźwignią. Ach, nie zrobimy nic, bo nie ma drugiej głowy kotka. No niestety została przy kalendarzu Majów. Tutaj raczej na motocyklu poruszać się będzie bez sensu. Chociaż gra się zachowuje, jakbym normalnie motocykl mogła sobie zabrać. To czemu nie? Pojeździmy troszeczkę. No, nie jest tutaj zbyt przyjemnie, jeżeli ma być szczera. A, tu nawet trzeba na motocyklu. Okej, tutaj nawet trzeba jechać na motocyklu. Jedź. Wiecie co? Mnie zastanawia, bo ja się mogę tu wspinać, nie? Może być tak. Że kompletnie nic tutaj dla mnie nie ma. Chyba właśnie tak jest, nieważne. Dobra, no tutaj już ewidentnie raczej sobie nie przejadę. O proszę, apteczka dla mnie. Miło. No tutaj już się na bank musimy jednak powspinać. Okej, moi drodzy, przeskoczyłam. Boże kochany. Nieprawdopodobne po prostu. Okej, jestem gdzieś. Of Xibalba were said to kill visitors for sport by sending them into devious trap rooms. Ojejku. To jest ten moment, kiedy biorę strzelbę. Dobra, na te maluszki. To akurat strzelba mi jest niepotrzebna. Ktoś jeszcze gdzieś coś? Nie? No to nie. Dobra. Tu coś mamy, jest drążek i są jakieś symbole. O, już sobie siebie wyobrażam, ile ja czasu tutaj spędzam. Dużo apteczek dla mnie, troszeczkę mnie to martwi. Hej, no aż za dużo. Dobra, no. Jeszcze jedna. To już chyba później gra mi nie da ani jednej, nie? Zbagowałam się. Dziękuję. Czasami pomaga zmienienie broni. Dobra. I co my musimy tutaj zrobić? Dobre pytanie. Są dwa drążki. I tutaj możemy, z tego co widziałam, coś ponaciskać. Dobra, tu się mogę też powspinać, więc spróbujmy.
Serio? Tylko skarb? Nic więcej? On wychodzi na to, że nic więcej, chociaż... Moment. A to raczej nie tędy. To było głupie z mojej strony. No dobra, przyjrzyjmy się temu dziadostwu całemu. Tutaj są trony ogólnie, no i co? I nic. I tutaj są te miejsca, gdzie mogę... Hej, a co by się stało, jakbym na jednym stanęła motocyklem? A na drugim bym stanęła? Nic się nie dzieje? Poważnie? To lipa. Dobra, a gdzie ja mogę używać tych drążków? Bo szczerze to nie widziałam żadnego miejsca, gdzie mogłabym te drążki sobie wbić. A z doświadczenia wiem, że to pewnie o to chodzi. No to nie wejdę. Okej, tutaj coś mamy. Jest ten drążek. Nie, kurwa, to nie jest drążek. To jest ta laska kapłańska. To może dam tobie, bo ty masz żółty. Nie. Może ty. Okej, i jeszcze jeden nie ma. Jeden gdzieś tutaj jeszcze leżał. Były na bank dwie te laski. No nie wydawało mi się chyba, nie? Tu mogę gdzieś wejść. Dobra, to mi nic nie daje. Spróbujmy wejść na górę. Okej, jest apteczka i podejrzewam, że jakiś skarb pewnie też się znajdzie. Wow, nie, tym razem bez skarbu, ale tu mogę skakać. Nie mogę? Chyba nie. Gra mnie troluje i pewnie mam teraz niezebraną ani jedną apteczkę. A może mam wszystkie? Mam wszystkie chyba. Pytanie, czy gościu ma laskę, czy jeszcze jej nie ma? Sprawdźmy. Nie ma i z tego co widzę dwoje nie ma. Czyli powinny być gdzieś dwie maski. Boże, maski, drążki. Znaczy się, fu, Boże, maczugi, nie wiem jak to się nazywa, Jezu, laski kapłańskie. Tu jest jedna. Masz, tobie dam tą. A tobie dam tą. I co to nie by miało zrobić? Cię mogę obracać. O, pięknie. Coś zrobiłam. Można się wspinać po tym tronie? Nie, nie można. Dobra, potrzebujemy wejść jakoś tam na górę. Tylko tutaj chyba nie było przejścia. A pytanko, a tutaj sobie podejrzewam, otworzymy tamto, tak?
Dokładnie, to może najpierw pójdziemy tutaj. W takim razie. No, proszę bardzo. Mamy pułapki z tak naprawdę legendy, można powiedzieć, i z aniversary. Muszę się pospieszyć, prawda? Jezu, ale tutaj będziemy dużo razy umierać. Jak te pułapki działają, przepraszam? Dobra, zdążyłam. I mam klocuszek. Mogę? No, mogę? Mogę go zabrać, halo? Okej, dziękuję. Gdzie? Co? Jak? Papa! Dobra, czaję. Dobra, to chyba ma działać tak, jak myślę. O Boże, to ma tak wcale nie działać. Ej, Boże, zdążyłam. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Hej, to w takim razie możemy chyba od razu iść tutaj, nie? No, ale tutaj to na bank muszę na to wskoczyć. No właśnie. O, pajączek. Spoko. No, hop. Dobra. I teraz do tyłu. I teraz rozumiem chyba, że muszę zrobić... Tak? Nie, no proszę cię, nie rób mi tego znowu. No właśnie, dobrze. O, witam cię serdecznie. A tutaj? Tutaj do tyłu. Dobra, i teraz tu. Okej. I teraz pytanie do przodu. Dobra, ryzyk fizyk. O kurde, naprawdę. Mogłam się trochę przesunąć, wychodzi na to. Chyba, że ja to źle robię. Chyba tak musimy to bardziej zrobić, wiecie? No, chyba o to chodziło. No dobrze. Rozumiem, że tutaj chyba znajdziemy symbol czerwony.
Okej, moi drodzy, wydaje mi się, że mamy to już prawie pod kontrolą. Dobra, pięknie. I teraz już nam chyba tylko zostało skoczyć do przodu. Dobra, może też być w ten sposób. Trochę nie o to chodziło, no ale dobra. Teraz przydałoby się coś pomagającego wrócić, natomiast chyba nic takiego nie ma, niestety. Wiecie co, zróbmy sobie tutaj taki safe kontrolny. Dobra, nie w ten sposób. Dobra, tutaj. Bo nie wiem, czy gra mi się zapisała. W sensie, wiecie, czy mi się zrobił punkt kontrolny. No widzę, że Lara nie chce mi się ruszyć stąd. Ej, nie w ten sposób, koleżanko. Dobra. Tutaj już powrót stąd powinien być dużo prostszy. Tylko byleby nie robić właśnie w ten sposób. Dobra, może być i tak. I co, kolejna tarantula? A dużego pajęczaka to nie ma? Wychodzi na to, że nie ma. Dobra, mamy drugą zasuwkę otwartą. I teraz co? I teraz jeszcze ciebie by się wypadało obrócić. Dobra, otworzyliśmy sobie trzecie przejście. Już się zaczynam zastanawiać, jak się tam dostać do ciebie, kolego. Nie wiem, czy właśnie nie jakoś tędy przypadkiem. Spróbujmy. Tutaj mogę skakać. O właśnie, w ten sposób. No, trochę tutaj ciemnawo. Trochę to miejsce wydaje się być takie creepy i co ciekawe, nic tutaj kompletnie nie było. Nic, co mogłoby zagrażać mojemu życiu, więc ciekawe. Wiecie co, jak już tutaj jestem, to już wezmę. Serio? O, hej! Miał przez chwilę tak jakby nie dało się go trafić. No i dobra, jesteśmy na dole. O, jest jeszcze jeden duży. I jeszcze małe. Ktoś jeszcze? Chyba nie.
Dobrze, teraz mamy ten niebieski. I został nam jeszcze żółty. Okej, i żółty jest w tym miejscu. Dosłownie tutaj, tak? Dobra, jeszcze raz. Tutaj. I teraz tu. Tu. I na bank tutaj na tą kolumnę. Hej, a może tutaj? No to wygląda, wiecie? I teraz tu, do tyłu. Tak, i teraz tu. I teraz tutaj. Coś, jakiś pająk zrespił, czy co? Wiecie, co tak to brzmi? Hop. Ale Lara nie tak. Chodziło mi, żeś przeskoczyła na drugi drążek. Ach. To chyba przez te prace kamery. O Boże. Już to czułam, że tego nie damy rady tego zrobić. Super. I teraz tu. Dzięki ci serdeczne. Oj, oj, oj. Wow. Okej. Okay. Chyba rozumiem, w czym rzecz. Okej. Okej, jestem po drugiej stronie. Boże, kochany. Ja mam teraz wrócić jakoś? Dobra, tak jak myślałam, powinniśmy wejść tędy. Nie wiem tylko, dlaczego Lara nie chciała mi wskoczyć na początku. A teraz gdzie? Chyba w bok. Jak najbardziej, potem mogę chodzić. Nie wiem, czy skakanie po tych ostrzach to jest mądra rzecz. No ale dobra. No. Siup. Siup i schodzimy. I co, i standardowo pajączki? Jasne, że tak. Jest ta duża menda.
i malutkie. Sporo tych tarantul. Chyba już. No i mamy to. No i ciekawi mnie, co teraz. Czy ja muszę odwrócić tych panów z powrotem? Muszę ich wsunąć. Dobra. Okej. No to wsuniemy ich. Te posągi są trochę creepy, musicie przyznać, co? Wydaje mi się, że tutaj dalej te pająki latają. Tak. Dobra, ostatni. Wsunęłam chyba wszystkie. Czy teraz trzeba zrobić to, co myślę? Dobra. Tak. Dobrze, że mamy motocykl ze sobą. Mamy, moi drodzy, kolejne przejście. Pewnie się za mną zamknie. Okej, jeszcze pojawiły się pająki. Dużo fajniej walczy. Kto by pomyślał, że będzie im potrzebny motocykl? No, wsiądziesz ty do tej... No, wsiadaj. Dzięki. Wiecie, to jest takie troszeczkę dziwne podejście, bo wcześniej w Tomb Raiderach nie było takich rzeczy, żeby, wiecie, na motocyklu się gdzieś dostawać. Zjeżdżać do jakiejś podziemi na motocyklu. Bo ja mam to wiedzieć, że mam wziąć motocykl ze sobą i jakiś kurna mać piwnicy. No dobra, na przyszłość będę brała do piwnic. No i na tym się kończy moja podróż na motocyklu. O! Pamiętam cię. Ale ja mogę przejść dalej. I co teraz? Wiecie co? Nie wiem. Ej, no tak szczerze, to ja wątpię, że każą mi się wracać, no bez jaj. To jest trochę za daleko jednak. Chodźmy tutaj. Najwyżej ominę jakąś znajdźkę. O kurczę. Nie wiem, czy mi się podoba ten widok. The Midgard serpent Jormungandr that lies on the bottom of the ocean, encircling all the world. The coming of Ragnarok. Jormungandr thrashes beneath the sea, flooding the land and vomiting its deadly poison into the air. The final battle of the gods. Thor kills Jormungandr with his hammer, Mjolnir, but then he retreats only 9 steps before he succumbs to the serpent's venom. Dobrze, moi drodzy. Przed nami prawdopodobnie za chwilę będzie kolejny etap. Tak myślę.
O kurczę. Jeszcze nie mamy kolejnego etapu? Poczekajcie sekundę. O kurde. Dobra, widzę, że nie jest bezpiecznie. Okej. Dobra, udało się. Mi się wydawało, że tutaj nam się powinien nowy etap załączyć, a wydaje mi się, że się nie załączyło nic takiego. A może jestem po prostu ślepa? No nie chcemy na pewno do tego wpaść. Dobra, musimy od razu ich rozwalać. Dobra. Hej, czemu was jest tak dużo? To jest jakieś... Oj, nie wiem co to było. Ale zdecydowanie było was tutaj za dużo. Dobra, nie wiem, najwyżej zrobię dłuższy odcinek, który potem przepołowimy na pół. Jak widzicie, bardzo szybko im wraca życie, więc... Jest punkt kontrolny. Co, do góry? To gdzie? Hej, ja chyba nie rozumiem, nie? Moment. Obeszłam pomieszczenie. Znalazłam miejsce do wspinaczki. Czy ja muszę zrobić to, co myślę? Okej, w ten sposób. Okej, to jest dopiero połowa, tak jakby. Okej, czaję. Tutaj z powrotem wraca ten poziom. Oh shit. Jak to? To się udupiłam teraz? Okej, moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, bo szczerze mówiąc, to nie wiem ile ten etap jeszcze potrwa, a chciałabym zrobić tak, że no, będziemy to miejsce zwiedzać w kolejnym odcinku. Dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się podobał, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, no i w kolejnym zobaczymy, co tutaj nas czeka. Jest zabójcza ciecz, której musimy się pozbyć jakoś. Chociaż widzę, że tak jakbyśmy już jej się pozbyli trochę. Tak. Ale no, kurde. Nie chcę tego robić teraz. Wydaje mi się, że to poczeka do kolejnego odcinka i też będzie ok. Także do zobaczenia. Cześć.